Jeśli chodzi o obwarzanki, no to przynajmniej jeden obwarzanek dziennie, to zawsze, nie raz dwa. Moim najbardziej ulubionym jest obwarzanek z makiem. W sumie to często kupuję, jak na uczelni miałam możliwość, jak stała pani ze świeżymi obwarzankami, to kupowałam je bardzo często, nawet każdego dnia się zdarzało, jako taką przekąskę na uczelni. Na krakowskim rynku rzadziej, bo nieraz trafiam na takie gorszej jakości, ale kupuję je dość często. Prawie codziennie, a przede wszystkim jak miałem małe dziecko, to dziecku kupowałem i przy okazji sobie. Myślę, że pierwszy obwarzanek, który przeze mnie był kupowany, no to gdzieś niestety kosztował około 10, może 20 groszy, tak mi się wydaje. Obwarzanki chyba były po złoty 50, jest to dalej cena taka optymalna, aczkolwiek większość ludzi już nie ma gotówki przy sobie, więc czasami nie możemy kupić tej obwarzanki, ponieważ mamy tylko kartę przy sobie. Jakbyśmy mieli możliwość płatności kartą, byłoby więcej tych zakupów. Powiem tak jak mówię, po 50 groszy, później po złotówce, później po złoty 50, a w tej chwili i trafia mi się, że kupię za 2 złote świeży, nie wczorajszy. Właściwie wszystkie ceny są dostępne, najdroższe są we wszystkich świętych pod cmentarzem na przykład, bo i po 5 złotych trafiały się, a ja kupuję nieraz po 2 złote. O cenę, no cóż, no rynek kształtuje cenę. Dzisiaj mamy na przykład tutaj 3 złote, skądinąd wiadomo, że wszędzie indziej jest drożej. No ale jest to, no cóż, no w porównaniu do wszystkich innych rzeczy, które są na Starym Mieście, to nie jest to cena, która powala, a jest to taki no gotowy, smaczny, gotowa smaczna przekąska, tak? Że kiedyś były tanie, ale w tej chwili są też dostępne w porównaniu z innymi cenami. Gdybym tak zrównał cenę chleba z ceną obwarzanka, no to faktycznie kiedyś było trochę może taniej. Tam czasek kupowałam w gimnazjum, one kosztowały około 1,70 zł, te z serem, 1,50 zł te makiem i z solą. No teraz już dochodzi cena do 4 zł, dla mnie to jest troszeczkę za dużo, za taką małą przekąskę, ale od czasu do czasu można kupić. Równanie ceny chleba, które jest bardzo podobne do ceny obwarzanka, no to jest nieopłacalne według mnie, więc lepiej kupić cały bochenek chleba niż mały obwarzanek. Jest z tego powodu, że to jest prawdziwa krakowska tradycja i kiedy kupuję ją w takim pięknym otoczeniu Starego Miasta, te obwarzanki, to czuję się raczej krakowską. Kupię obwarzanki, ponieważ smakują mi. Nie uważam, że to jest jakiś obowiązek jakby mieszkańca Krakowa. Po prostu fajny mają smak i lubię jeść je. Są niepowtarzalnym pieczywem, a ja jestem krakowianinem i jestem wierny tradycji tych obwarzanków.